facet mi powiedział, że ma nadzieję, że nie mam zamiaru jeździć tutaj autostopem, bo na bank tego nie przeżyje i mnie porwał, wywiozał gdzieś i tak dalej. O kurde, gdzie ja jestem? Grubo. Aha, no to w ładne miejsce trafiłem. Nie znam cygański język. No. A cygański znasz? Jest tetą kłęty! Spätfaktor! No to moi drodzy, dzień dobry, czas się przekonać, z czym się wiąże teraz to całe podróżowanie. Ryj mi się cieszy, ale nie widzicie, bo mam maskę na twarzy. Powiem wam, że na lotnisku jest zdecydowanie więcej ludzi niż się spodziewałem. Tym bardziej, że teraz od 1 września mają być jakieś zakazy lotów znowu. Więc myślałem, że raczej będzie w miarę pusto. Jest zupełnie inaczej niż to, czego doświadczyłem kilka miesięcy temu wracając z Kolumbii. Oczywiście żaden vlog z mojej podróży dłuższej nie mógłby się zacząć od tego, że narzekam, że się nie wyspałem. Spałem jakieś 1,5 godziny i już zrobiłem jeden taki podstawowy błąd. Mianowicie jak nadawałem bagaż, to się zagadałem z ziomeczkiem z lotu, który ode mnie ten bagaż brał tam przy check-inie. Swoją drogą pozdro. I zapomniałem nałożyć ten taki przeciwdeszczowy, wiecie, osłonę na ten plecak i boję się, że on nie dotrze w całości z powrotem albo coś się właśnie w nim urwie, bo on ma bardzo dużo jakichś tam przytroczonych rzeczy. No ale cóż, no miejmy nadzieję, że będzie okej. Okay. Mówiłem, że spałem 1,5 godziny, chyba o tym wspomniałem, czy nie? Właśnie na tym polega problem, że nie ogarniam, co się dzieje. Z takich cebulackich protipów to kanapki oczywiście nie kupione na lotnisku, tylko w innym sklepie za 5 zł. A w związku z tym, że jest pandemia, to nie ma tych takich, wiecie, wodopojów, które są na korytarzach lotnisk. Więc musiałem cebulacko napełnić swojego Life Straw'a w kiblu. Z minusów jest to, że ta woda jest gorąca. Nie wiem dlaczego. W sensie w zlewie, w toalecie. Próbuję sobie przypomnieć, czy kiedykolwiek zdarzyło mi się lecieć tak pustym samolotem i chyba nigdy. To jest, nie wiem, może maksymalnie z 15 osób. Aż wam policzę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14. Ze mną i dwie z tyłu to 16 osób plus cabin crew. Beka, bo podczas lądowania otworzył się tutaj schowek i tutaj stolik. No tutaj na lotnisku to już jest kompletnie pusto. No i tak jak myślałem, cały brudny i mokry. Cholera, no. Jak jeździcie z plecakami, to naprawdę polecam je sobie przykryć tym przeciwdeszczowym na czas transportu, bo później... No cóż, takie życie. Śmiesznie, bo w samolocie kazali nam powypełniać te karty odnośnie COVID-u i tak dalej, jakieś deklaracje, ale wyszedłem w sumie z lotniska i nikt nic ode mnie nie wziął. Niby dosyć sporo latam po świecie, a po prostu zawsze cieszę się jak głupi, jak przyjeżdżam na przykład właśnie z Warszawy, w której teraz jest 15 stopni i pada deszcz i przyjeżdżam sobie do innego kraju i tu jest 30 stopni, jest piękna pogoda, słoneczko i tak dalej. Kurde, to jest wszystko mokre. Teraz mam bardzo ambitny plan, żeby dla wygody te dwa plecaki spakować w jeden. Misja tylko połowicznie zakończona sukcesem, ponieważ mam ten plecak, bo mi się jednak nie zmieścił, ale jest on praktycznie pusty. Waży, nie wiem, może ze 2 kg, więc spoko. W ogóle to jak się przepakowałem, to podeszła do mnie straż graniczna i zaczęła się wypytywać, co ja robię z tym aparatem na lotnisku. I ja tak sobie myślę, że przecież już w sumie praktycznie nie jestem na lotnisku, bo jestem przed nim i się przepakowuję, aparat jest wyłączony i oni tak... If we find you recording, we find you. A ja taki, Jezu Chryste. Pierwsza konwersacja z tubylcem i facet mi powiedział, że ma nadzieję, że nie mam zamiaru jeździć tutaj autostopem, bo na bank tego nie przeżyje i mnie porwał, wywiozał gdzieś i tak dalej.
No, mam nadzieję, że się mylił, bo chce się tylko dostać busem do jakiegoś najbliższego miasta, a dalej to już łapać stopa. No dobra, jeśli jeszcze się nie domyśliliście, to wam powiem. Jesteśmy w Bułgarii, w miejscowości Burgas. Ale na pewno nie domyślacie się, dlaczego właśnie do Bułgarii się wybrałem. Do Bułgarii wybrałem się dlatego, że były bilety za 58 zł z Warszawy i to jest tak naprawdę jedyny powód, dla którego zdecydowałem się polecieć do Bułgarii. I bardzo ambitny plan na dzisiaj jest taki, żeby spróbować dostać się do Turcji, a jak się uda dostać do Stambułu, to już w ogóle będzie super. Kupiłem bilet w jedną stronę. Nie planuję chwilowo wracać do Polski. Trochę przypał, że nie potrafię czytać cyrylicy, ale wygląda na to, że ta mapka naprawdę jest całkiem fajnie rozpisana, więc jestem tutaj prawdopodobnie. I najdalej, gdzie się mogę dostać tymi autobusami, to tutaj, więc chyba tak zrobię. Okazuje się, że do tej dalekiej miejscowości mogę dostać się autobusem B2. O tym, bo tak mi poradzili ludzie na przystanku. Dwie osoby mi to potwierdziły. No więc pierwszy autobus B2 sobie po prostu przejechał bez zatrzymywania się, więc sobie pomyślałem, że może trzeba na nie pomachać. Więc sprytnie się ustawiłem już strategicznie na zatoczce przystanku. Widzę w oddali autobus B2, więc stoję, macham i sobie pojechał dalej. Więc nie za bardzo rozumiem, jak te autobusy tu działają. Tutaj mamy widok na jakieś porty i zatokę Burgas, a generalnie tam dalej już mamy Morze Czarne. Szybki tur po hotelu pokojowym w jakimś dziwnym miejscu w bułgarskim porcie. Tak wygląda pokój. Tak wygląda toaleta, ale nie potrafię włączyć światła. A jestem tutaj, ponieważ potrzebuję zmienić spodnie i nie wiedziałem, gdzie to. Spytałem się babki, czy mogę tu przyjść, żeby się przebrać. Dała mi kluczyk, powiedziała, nie ma problemu. Skurde, taki upał, że masakra, więc muszę założyć krótkie spodenki. Myślę, że śmiało możemy stwierdzić, że ta dzielnica swoje czasy świetności ma już za sobą. Zobaczcie, tutaj w ogóle nie może wejść duszy, tylko ludzie w samochodach. Ale chyba znalazłem przystanek autobusowy. I moja perfekcyjna cyrylica podpowiada mi, że... Meden Rudnik. Czy przystygniesz le? No i wszystko jasne. Meden Rudnik. Jedziemy. Wsiadłem do tego autobusu i tak patrzę, że kurde, wydaje mi się on całkiem dziwnie znajomy. Nie wiem, czy zwróćcie uwagę, ale to są nasze polskie Solarisy. Z tą różnicą, że zamiast automatów do kupowania biletów jest pani, która jest na przednim siedzeniu i sprzedaje każdemu bilety. No i jestem już w miejscowości Mele Rudnik, jakoś tak, coś tam Rudnik. No i słuchajcie, powiem wam, że tak mi się morda cieszy, aż mi zeszło całe to zmęczenie, bo adrenalinka wskoczyła. Po prostu to, że idę teraz w 30 stopniach z bagażem, który waży 1/4 masę mojego ciała w jakimś obcym kraju, w którym nie rozumiem języka, nie rozumiem nawet alfabetu. Idę sobie drogą, bo Google Maps pokazuje, że tam jest strona Stambułu, więc będę szedł, aż znajdę jakąś stację benzynową, żeby móc z kimś zagadać, kogoś zatrzymać. Po prostu kurde, super, naprawdę strasznie mi tego brakowało i bardzo lubię takie solo przygody. Tak mnie coś podkusiło, żeby sprawdzić, gdzie jest najbliższa stacja benzynowa i okazuje się, że były trzy w mieście, a tutaj nigdzie nie ma stacji benzynowej, więc chyba próbuję stopować już teraz. Udało mi się złapać pierwszego stopa, niestety tylko na kilka kilometrów, ale zobaczcie, jaką drogą. No i dalej już powinno iść łatwiej. We are going towards the granica with Turcja. Okay. Więc idzie całkiem nieźle, biorąc pod uwagę, że jest dopiero 13. Okay, thank you very much, bye bye. Ale super, i facet jeszcze pojechał do innej miejscowości, skręcił w lewo zamiast w prawo, tylko po to, żeby nie podrzucić tutaj na główną drogę do Turcji.
Więc jest spora szansa, że właśnie tędy będzie ktoś jechał tamtą stronę do Turków. Idealnie. Zobaczcie, jaki tu jest klimat. Małe białe domeczki, winorośle. No ciekawe, jak mi tutaj pójdzie ze stopowaniem, ale jestem naprawdę dobrej myśli. W ogóle bardzo mi się to podoba w narodach słowiańskich, że ziomek średnio mówił po angielsku, ja w ogóle nie gadam po rusku, ale jakoś się dogadaliśmy mieszanką rosyjskiego, angielskiego, polskiego i wszystkiego innego po drodze. Spoko, w Turcji już nie będzie tak łatwo. Kurwa. Maciek, przepraszam. Zastanawiam, co jest najfajniejszego w takich podróżach i co mnie w nich kręci. Myślę, że to jest ta wolność, że tak na dobrą sprawę to ja nigdzie nie muszę być, nie mam żadnego hotelu, w którym muszę się pojawić o danej godzinie. Jak mi się spodoba, to mogę sobie zostać w Bułgarii albo mogę sobie pojechać do Turcji. To jest taka naprawdę prawdziwa wolność i ta nieprzewidywalność, ten taki, wiecie, ta adrenalinka, bo to jest jednak jakaś przygoda. Nie wiesz, czy gdzieś dojedziesz, wsiadasz z jakimiś obcymi ludźmi do samochodu i tak dalej, i tak dalej. Swoją drogą ten nóż tego opina dostałem od jednego ze swoich patronów. Dzięki wielkie, Przemek. Wysłaliśmy go już chyba ze 2 lata temu, ale w końcu go wziąłem na wyprawę. Super. Dobra, piszemy Turcja, piszemy jakąś miejscowość Bułgarii i wracamy na przystanek. Z takim ładnym kartonem to już na pewno coś znajdę. Jaszczurka is something bad in Bulgarian? Yeah. Oh, okay. What? It's like eat dick. Eat dick? Yeah, jaszczurka. Yeah. And jaszczurka in Polish it's a lizard. Yeah, exactly. Yeah. Jaszczurka. Yeah. So never say jaszczurka to Bulgarian people, right? No, especially to Bulgarian girl, man. Okay. Guy, you know? Now that's Hi, your channel. My name is Nadia, Martin's girlfriend. I don't have a YouTube. Anyway. Yeah, so basically we love traveling around the world. We're planning a trip in Central America actually this winter, but with the virus situation, we don't know. Earthlink Marto, M-A-R-T-O. And it's in English? Yeah. It's in English, yep. Okay. Więc jakbyście chcieli sobie zobaczyć, jak tutaj ziomaczki, które mnie właśnie podwożą, sobie podróżują, to dam wam link do kanału w opisie. Thank you so much guys for picking me up. Good luck. Have fun traveling Bulgaria. Bye bye. Bye bye. O kurde, gdzie ja jestem? Grubo. Nie rozumiem. Nie rozbieram. Ejla od Turcji. Ejla się od Turcji. Turcja. Bye bye. Bye bye. Nie rozumiem, co te dzieciaki gadały, ale chyba gadały, że ten ziomek jedzie do Turcji. Nie wiem, gdzie tu mogę stanąć, żeby łapać stopa. Ale już jestem całkiem blisko granicy. Zobaczcie, jaki tu jest masakra. Jakiś bar z powybijanymi szybami. Aha. No to w ładne miejsce trafiłem. Spójrzcie na te budynki za mną. Chyba trafiłem niechcący na jakieś slumsy. No ale cóż, mam nadzieję, że szybko uda mi się stąd wydostać. W ogóle mega fajna ta parka, co mnie teraz zgarnęła. W ogóle zaproponowali mi, żebym tam z nim pojechał, bo oni gdzieś tam po górach mieli łazić 2 dni. Ale niestety spojrzałem na bookingu, to nie było żadnych kempingów. A nocy kosztowały jakieś chore pieniądze, więc podziękowałem i wybrałem się do slumsów. Znalazłem kawałek cienia. Teraz pomiędzy mną a granicą turecką jest jeszcze tylko jedna taka większa miejscowość. Więc liczę na to, że uda się coś w miarę szybko złapać. Kurde, faktycznie nie ciekawie tutaj. Te budynki wszystkie, widać, że... Myślę, że luźno. 90% mieszkań to są jakieś rudery melinne porozwalane. Tylko kilka osób gdzieś tutaj mieszka jakoś w miarę sensownie, w cudzysłowie mówiąc. Przez jakieś 40 minut w stronę Turcji przejechało może z 5 samochodów, z czego jeden to był traktor. Ale czekaj, zakażę te rąbki dały. Kikaczłeś kiwa w YouTube. Kikaczłeś. Nie rozbieram. Nie znam cygański język. Nie znam bułgarski, ja znam polski i angielski. A ty znasz polski? Nie. A cygański znasz? Jest.
Okej. Okay. Bułgarski? Yes. Okej. Okay. Angielski? Yes. No. How good is your English? No to łapanie stopa nie idzie wcale najlepiej. Mam tu swoich małych pomocników, którzy ze mną siedzą od kolejnej pół godziny, ale za bardzo nie pomaga to w niczym. O, czyżby? Hello, granica? Motor. Motor. Chat. Tetą kłęty! Szpec motor! Bye bye. Bye. Yes, I speak English. You speak English? Nie. Polska. Ja. Kurwa. Kurwa. Malko Tarnowo, granica z kolko. 20 kilometrów? Dobrze. 20, 30. Rasty. A co to bardzo? Jeszcze chule. Wzięli mnie chłopaki na stopa. Kamera wideo. Wzięli mnie chłopaki na stopa. Tutaj zobaczcie, jak to wygląda. No nie wygląda to zbyt ciekawie. W każdym razie wzięli mnie na stopa, podrzucą mnie do najbliższej, większej miejscowości i stamtąd będę dalej próbował swojego szczęścia, żeby dostać się do Turcji. No, nasz nauczał grać. Bye. Zobaczcie, pod jakim stopem mnie chłopaki wyrzucili. Prosto już teraz na Istanbul. Okej, okay, bye. Zabierzcie mnie do Turcji. Białe busie, proszę, nie skręcaj w lewo, jedź do Turcji. Dawaj, mordo. Dawaj. To ty. No nie, ty skręcasz. Nie ukrywam, że tutaj też za bardzo nic nie jeździ, ale jak patrzyłem tu do kolejnego skrzyżowania, które się łączy z jeszcze inną drogą, mam jakieś 3 km z buta bez pobocza, więc jeszcze tu chwilę postoję. No dawaj, samochodzie, ja już tu tyle stoję, że to jest przegięcie. To jest twoja szansa, żeby mnie uratować. Dawaj. No. Jakby ktoś wam kiedyś opowiadał historię o tym, jak to robi 500 km dziennie autostopem i czulibyście się z tym źle, to pamiętajcie, że są tacy ludzie jak ja, którzy zrobili przez 5 godzin 74 km dwoma autobusami i trzema autostopami. Tu nic nie jeździ. W sensie jak jeździ, to jeździ nie w tą stronę. Zobaczcie, stawiam 5 zł, że te samochody skręcą tam. Patrzcie. A wiecie skąd wiedziałem? A stąd, że jeszcze żaden samochód nie skręcił stamtąd tutaj. Po prostu nie. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że dopada mnie takie zmęczenie, że jakbym tak zamknął oczy na 2-3 minuty, to prawdopodobnie faktycznie bym tu zasnął. Słuchajcie, jakie jaja. W momencie, kiedy stwierdziłem, że sobie zrobię fotę po prostu i sobie usiądę przy tym znaku i będę miał fotę na Instagram, to centralnie jak się cyknęła fota, to zatrzymał się obok mnie samochód i okazało się, że mam tutaj koleżankę z... You're from England, right? Yeah. And you're Scottish? Oh, yeah. Okay. And you're Bulgarian? Yeah. Okay. Więc dziewczyny jechały na stopa, we dwie, z Warny i jadą właśnie do Stambułu, więc wygląda na to, że jedziemy teraz ze Stambułu we trójkę. Ale fart, bez kitu. Ziomek stwierdził, że skoro już ma dwie autostopowiczki, to możesz sobie wziąć trzeciego, co mu za różnica. Mega fart, naprawdę. Dawaj na górę, na prędko. Na górę? Da, da. Okej. Okay. Samo czy nie ma, da snimasz. Okej. So, do you speak Bulgarian? No, I don't, it's just similar to Polish. Okay. In Polish it's gonna be na górę, which means... Which means yeah. Go up. Tak wygląda właśnie granica bułgarsko-turecka tutaj. Z tymi dziewczynami podejrzewam, że pewnie na jechał do Stambułu będzie łatwiej. Ale chyba muszę chować aparat, bo
tureccy pogranicznicy mogą mieć różne spojrzenie na to. Trwało to chwilę, ale jesteśmy w Turcji. I teraz będziemy próbowali łapać stopa do Stambułu. Ciekawe, czy we trójkę się uda. Może być to dosyć ambitne podejście, ale kto wie. We can wear masks if you want. No, no, it's okay. You can go. We can get another car. That's okay. Don't worry about it. Okay, we can go together. Okay. Zatrzymaliśmy się na autostradzie, bo gdzieżby inaczej. Ziomkowi właśnie wyskoczyła informacja, że jest krytycznie niski poziom oleju w silniku, a chwilę wcześniej mu wyskoczyło, że nie ma powietrza po polu. A ci ludzie, którzy nas wzięli, spytałem się skąd są, ziomek powiedział, że są Tatarami z Rumunii, ale mówią też po turecku, więc no ciekawe, jeszcze nigdy nie spotkałem żadnego Tatara, tym bardziej Tatara z Rumunii, który jeździ do Turcji i mówi po turecku. Tylko ten samochód coś dziwnie kontrolki cały czas wywala, ale to pewnie jakieś chwilowe problemy. Ale jak widzicie, wystarczyło wziąć ze sobą dwie blondyny i nagle się udało złapać stopa w 30 sekund na ile? 3-4 godziny jazdy. Jedziemy za jakimś dziwnym samochodem, a na poboczu cały czas stoi żandarmeria wojskowa i salutuje ludziom z tego samochodu, jak przejeżdża obok. Ale jest taka dosyć napięta sytuacja i średnio mogę to nagrać, ale to jest mega dziwne. All right, once again, thank you guys and see you later. Bye bye. Oh, and my water. No i pojechali. Okazało się, że ich miejscem docelowym jest bardzo daleka azjatycka część Stambułu, więc ja się w międzyczasie, jak byliśmy na stacji benzynowej, zgadałem przez Wi-Fi z moim ziomkiem Turkiem, powiedział mi, że broń Boże tam nie jechał, bo będę jechał z powrotem 30 godzin i wysadzili mnie w miejscowości Siliviri, jakoś tak, no ja też wam za wiele nie pokażę, bo jestem gdzieś przy przystanku autobusowym i teraz moją misją jest znaleźć jakiegoś Turka, który da mi swój telefon, żebym mógł zadzwonić do mojego kumpla i oni tu wtedy przyjadą po mnie. Co za dzień. Mission accomplished. Jestem na dworcu autobusowym pod Stambułem. Piję prawdziwie turecką herbatę i jem jakiegoś zwykłego tosta. Tutaj kelner pozwolił mi skorzystać ze swojego telefonu, więc zadzwoniłem do swojego ziomeczka. On tu będzie za jakieś 45 minut, godzinę. Więc jest naprawdę super, no. Cieszę się, że zebrałem się i ruszyłem dupę, kupiłem bilet w jedną stronę i postanowiłem, że wyjeżdżam, niech się dzieje, co ma się dziać. A w ogóle te dwie dziewczyny, z którymi teraz łapałem stopa, naprawdę hardkory. Brytyjki po 21 lat, które mają już za sobą roczny wolontariat w Afryce, podróżowanie autostopem po Afryce i teraz od jakiegoś czasu podróżują sobie po Europie. Przyjeżdżają na kilka dni do Turcji, a później docelowo jadą na jakiś wolontariat do obozu dla uchodźców w Grecji gdzieś. Naprawdę hardcore. Dobra, jem, piję herbatę i się chilluję, bo wisi tutaj nie ma żadnego, więc nawet nie mogę nadrobić Instagrama. Wiecie, co mnie przeraża? Jeszcze się nie skończył wieczór, a ja już mam na timeline z dzisiejszego dnia godzinę 25 do obiecji. Muszę chyba zacząć mniej gadać, bo w innym przypadku nigdy nie będzie szansy na daily vlogi. Ale z drugiej strony, żeby nie było, że narzekam, to bardzo się cieszę, że znowu żyję życiem, które warto nagrywać. No. How much did you miss me? Like, just like that. Fuck you. Ryj się cieszy. No i oczywiście klasyczne pierwsze porządne danie, jakie zjem w Turcji, będzie to kebab. Wybór padł na Adana Durum, 25 lir tureckich i do tego lahmacun. Od mojego poprzedniego pobytu w Turcji dosyć sporo się zmieniło w kontekście waluty, ponieważ jak ostatnio byłem, to za jedną złotówkę można było kupić 1,5 tureckiej liry.
Teraz jest to chyba 1,97. Więc no jest naprawdę tania, bo taki lahmacun kosztuje 3,60. No i na start wjechał turecki klasyk, turecka pizza, a.k.a. lahmacun. Jeden z moich ulubionych dań, takich fast foodowych w kuchni tureckiej. Tutaj macie sałatkę, którą sobie wrzucacie i po prostu jest super. Wziąłem sobie do tego Pepsi, wyjątkowo. Normalnie brałbym Iron, ale chyba jeszcze jest za wcześnie na takie rzeczy. Muszę dać sobie chwilę na przyzwyczajenie się do tej kuchni. Tak się nażarłem, że zaraz pęknę. Ja coś czuję, że te 8 kilo, które straciłem od Kolumbii, to zyskam tutaj w 3 dni. Ale było pyszne. Jezu, jak ja się stęskniłem za tą Turcją. Nawet sobie nie zdawałem sprawy z tego, że tak bardzo się stęskniłem za tym krajem. Spójrzcie na te budynki. Jak tu jest fajnie kolorowo. Kurde, ciemno już jest, ale to musi tak fajnie wyglądać w ciągu dnia. Takie jaskrawe kolory. Naprawdę sztos. A tutaj oczywiście mural z cytatem z ojca Turków, Ataturka. A tutaj, jak się można domyślić, przed i po. Jak to wszystko wyglądało, jak wygląda teraz.